1 maja w PRL-u. Słodownia na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Środa 1 maja. Jolanta Zupko-Bóg, dzień dobry. Zapraszam na wiadomości raciborskie. Od ostatnich raciborskich pochodów pierwszomajowych minęło już ponad 30 lat. Ale pamięć o nich, o święcie klasy robotniczo-chłopskiej, wciąż jest żywa wśród wielu Raciborzan. 1 maja obchodzimy Święto Pracy, a dokładniej Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Święto Pracy obchodzone jest na całym świecie już od 1890 roku, natomiast w Polsce zostało ustanowione świętem państwowym w roku 1950. Święto Pracy wprowadziła druga międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 roku w Chicago, kiedy w odpowiedzi na fatalne warunki pracy, niskie płace i czas pracy do 12 godzin na dobę zorganizowano strajk. Był on częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. Pierwsze obchody Święta Pracy w wielu krajach, w tym również na terenie Polski i w Raciborzu, odbyły się już w 1890 roku. Jako że SPD, Racibórz wtedy należał do państwa pruskiego, Partia Socjalistyczna Niemiec od tego roku właśnie obchodziła te obchody. I z tego, co wiem, z lat późniejszych, jeszcze z wieku XIX, wyszukałem kilka właśnie takich wiadomości. Oczywiście to nie były takie pochody jak w czasach komunistycznych, że kilka tysięcy osób szło w pochodzie machając flagami. To było zwykle związane z konfrontacją z innymi partiami politycznymi albo z policją. Takie pochody odbywały się na pewno do I wojny światowej, zaznaczył Piotr Spód. Później bowiem zgromadzenia były zakazane. Po I wojnie światowej też, bo niemieckie Zgromadzenie Narodowe w 1919 roku ogłosiło 1 maja dniem wolnym od pracy, świętem. Więc na pewno w 1919 roku, w latach 20. też, ale potem te święta zostały zniesione i coraz bardziej konfrontacyjnie one się odbywały, to znaczy w starciach z policją i tak dalej. No i w końcu w roku 1933 Adolf Hitler ustanowił 1 maja Dniem Pracy Niemieckiej i to znowu było święto. Z tego co pamiętam, ludzie się cieszyli, tak przynajmniej opowiadali, bo mieli w przeciągu niecałych 2 tygodni dwa święta, czy 2 dni wolne od pracy. 20 kwietnia to była urodzina Adolfa Hitlera i 1 maja Dzień Pracy. 1 maja, czyli w Święto Pracy w Polsce Ludowej, najważniejszy był pochód. Tego dnia ramię w ramię szli pracownicy zakładów pracy, przedstawiciele organizacji, nauczyciele, uczniowie, młodzi i starsi, zuchy i harcerze. Obowiązkowe były galowe stroje, flagi, transparenty, sztandary i zakładowe emblematy. W Raciborzu trybuny, przed którymi defilowali uczestnicy pochodu, usytuowane były w różnych latach, w różnych miejscach. Racibórz był zrujnowany. Są jakieś zdjęcia, które przedstawiają te trybuny, czy to jest coś na wzór trybun na rynku. Bo wszystkie inne place, na przykład plac Długosza, był straszliwie zniszczony. Tam te wszystkie budynki, które tam stały, a tych budynków było tam kilkadziesiąt, tam mieszkało ze 2000 osób, były zniszczone, nie można tam było robić, powiedzmy, tej trybuny takiej. Potem trybuny organizowano w latach 60. na ulicy Nowej, czyli naprzeciwko placu Długosza. Organizowano też na ulicy, na wylocie ulicy Wojska Polskiego, przy placu Wolności. Organizowano na placu Mickiewicza. Tam mniej więcej pewna ta trybuna stała, bo tam był taki skwerek, gdzie obecnie Eichendorf, czy ta galeria handlowa. Święto 1 maja obchodzone było uroczyście. Udział w pochodach, wiecach czy zgromadzeniach często był obowiązkowy lub premiowany możliwością zakupu atrakcyjnych towarów. Co znaczy obowiązkowe? Wszyscy członkowie różnych organizacji partyjnych mieli obowiązek organizować to święto, mieli obowiązek zapewnić osoby ze swojego danego zakładu pracy, szkoły, instytucji, urzędu itd., które szły w pochodzie.
To było organizowane na dwóch szczeblach. Na szczeblu organizacji partyjnej, bo tych organizacji partyjnych było kilka. Na przykład w Raciborzu była powiatowa organizacja partyjna. Potem w 1975 roku powiaty zlikwidowano, były inne, o innej nazwie. Miejska organizacja partyjna, podstawowe organizacje partyjne w zakładach pracy, w szkołach, w instytucjach i tak dalej. Wszyscy dostawali pisma, że muszą to zorganizować. Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej dodał, że nad tym wszystkim czuwały oczywiście służby bezpieczeństwa. Potem wraz z nastaniem Solidarności to wyglądało to troszeczkę inaczej. Były manifestacje, kontrmanifestacje, mniej ludzi. No i tak te manifestacje majowe, czy też pochody majowe do 1989 roku w takiej formie zwartej, ustawowej, a jeszcze należy nadmienić, że nad tym też czuwała Służba Bezpieczeństwa. To nie było tak, że oni sobie szli i tak dalej. Zwykle z Katowic przyjeżdżali oficerowie z wyznaczonymi zadaniami, z jakimiś tam, powiedzmy, zaleceniami, jak to zorganizować, jak przeciwdziałać jakimś kontrpochodom czy kontrmanifestacjom i tak dalej. Czyli to była cała machina. Przed 1 maja cała machina była organizowana, żeby, proszę Państwa, żeby ten pochód się tak odbył tak, jak władza partyjna chce. Kiedyś obowiązkowe pochody, dziś szansa na wypoczynek podczas wydłużonego weekendu. Od 1 maja będzie można zwiedzać multimedialne muzeum w Słodowni Zamku Piastowskiego w Raciborzu. To jedna z najnowocześniejszych tego typu ekspozycji w Polsce. Nasz zespół redakcyjny przygotował materiał, który zapewne przekona Państwa do odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Obecnie znajdujemy się w kondygnacjach piwnicznych, wyremontowanej już części słodowni. Już za chwileczkę zaproszę Państwa do zobaczenia materiału filmowego, który przygotowaliśmy, który pokaże całość przebudowy prowadzone przez powiat raciborski części Domu Książęcego, ale i słodowni. Cieszę się, że ponad 20 milionów, które zostały tu zainwestowane, będą na wiele, wiele lat służyły mieszkańcom i będą takim magnesem, który przyciągnie właśnie do odwiedzenia Zamku Piastowskiego, ale również odwiedzenia całego naszego powiatu. Zapraszam na film. Zamek Piastowski w Raciborzu. Obiekt, którego budowa najprawdopodobniej rozpoczęła się w pierwszej połowie XIII wieku. Na przestrzeni lat w wyniku pożarów poddawany modernizacjom i przekształceniom. Po II wojnie światowej zamek niszczał, aż do roku 2008, kiedy to władze powiatu raciborskiego pozyskały w ramach funduszy unijnych blisko 20 milionów złotych na jego renowację. Resztę stanowiły środki własne powiatu, właściciela obiektu. Po prowadzonych w kilku etapach pracach modernizacyjnych zamek od roku 2011 służy mieszkańcom regionu. Mimo obszernych prac budowlanych wciąż niezagospodarowany został budynek zachodni dawnej siedziby Piastów. Słodownia czekała na swój czas, a jej odrestaurowanie stało się celem władz samorządowych. W lipcu 2021 roku złożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą Adaptacja budynku słodowni i modernizacja domu książęcego na Centrum Turystyczno-Historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu w ramach programu inwestycji strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę prawie 18 milionów złotych. Jeszcze tego samego roku powiat uzyskał wstępną promesę, dzięki czemu zadanie wpisano do wieloletniej prognozy finansowej powiatu raciborskiego. Rok później, po przygotowaniu dokumentacji, postępowaniach przetargowych i uzyskaniu ostatecznej promesy, podpisano umowę z wykonawcami, firmą Adventure MGM oraz Europel. Firmy miały pół roku na przygotowanie dokumentacji projektowej. Pierwsi na plac budowy weszli pracownicy spółki Europel, którzy odpowiadali za przebudowę i wykończenie wszystkich pomieszczeń słodowni oraz domu książęcego. Budynek słodowni miał zyskać zupełnie nowy blask i nowe funkcje. W piwnicy wykonano instalację kanalizacyjną, wodociągową i elektryczną. Stworzono tu sanitariaty i wiatrołap.
Ostatecznie powstało tu miejsce przeznaczone pod działalność gastronomiczną. Restauracja ze strefą barową i zapleczem kuchennym, obsługującym zarówno salę restauracyjną, jak i wyższe kondygnacje budynku za pomocą dźwigu gastronomicznego. Parter słodowni dostępny jest bezpośrednio z dziedzińca zamkowego. Wykonawca miał za zadanie utworzyć w tym miejscu dwie strefy. Wielofunkcyjną, na którą składa się sala przeznaczona do organizacji wydarzeń kulturalnych, konferencji, szkoleń czy imprez okolicznościowych oraz strefę wejściową z holem i recepcją. Lobby ma służyć przede wszystkim gościom nocującym w obiekcie, bo i taką funkcję przewidziano na etapie projektowania zagospodarowania obiektu. Poddasze kompleksowo przebudowano. Powstały tu ścianki działowe, wykonano instalację elektryczną, wentylacyjną i klimatyzacyjną. Doprowadzono sieć wodociągową i kanalizację. W rezultacie tych prac powstało 9 komnat tematycznych z sanitariatami oraz pomieszczenia techniczne. Kilka miejsc noclegowych powstało także na drugiej kondygnacji. W sumie przenocować w Zamku Piastowskim będzie mogło 30 osób. Drugie piętro słodowni to także pomieszczenia ekspozycyjne. Ilość atrakcji sprawiła, że kolekcję rozmieszczono na dwóch kondygnacjach. Zanim jednak było możliwe umieszczenie tu turystycznych atrakcji, wykonawca musiał zadbać o wnętrza. Wykonano więc roboty murarskie i obudowy z płyt kartonowo-gipsowych w celu uzyskania wymaganej odporności ogniowej. Prowadzone tu prace polegały także na wykonaniu instalacji elektrycznych czy izolacji akustycznych. Ekspozycja multimedialna opowiada o dziejach ziemi raciborskiej w okresie średniowiecza. Wiele z jej elementów można dotykać i uruchamiać. Jest interaktywna i dostosowana do każdej grupy wiekowej. Część historyczną można zwiedzać indywidualnie lub z przewodnikiem. Wiele zmieniło się także w domu książęcym. Projekt zakładał modernizację tej części zamku poprzez przearanżowanie wizualne części wnętrz. Na parterze utworzono przestrzeń ekspozycyjno-warsztatową. Na pierwszym piętrze wyremontowano pomieszczenia wielofunkcyjne z przeznaczeniem na wystawy czasowe. Zyskały one wizerunek nawiązujący do dawnych pomieszczeń zamkowych. Najwięcej zadziało się natomiast na drugim piętrze. Tu przearanżowano salę konferencyjną, a dzięki zdemontowaniu kasetonów pomieszczenie zostało podwyższone. Nowy wygląd zyskała także recepcja i szatnia. Po kilkumiesięcznym remoncie nowa odsłona domu książęcego została zaprezentowana mieszkańcom regionu w marcu 2024 roku. Z początkiem kwietnia zaproszono do zwiedzania słodowni. Za nami wiele miesięcy intensywnej pracy. Jak mogli się Państwo przekonać, niełatwe zadanie. Ale dzięki zaangażowaniu wielu osób, firm, instytucji, osób konsultujących ten projekt, dzisiaj znajdujemy się w nowym Muzeum Multimedialnym właśnie na Zamku Piastowskim w Raciborzu. W miejscu, które przez kolejne lata będzie służyło nie tylko dzieciom, młodzieży, osobom starszym, ale wszystkim mieszkańcom i turystom jako magnes do odwiedzenia powiatu raciborskiego. Jako starosta chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim, którzy przez ostatnie lata
wspierali realizację tego przedsięwzięcia, byli bardzo mocno zaangażowani w odbudowę potencjału turystycznego naszego zamku i zachęcić do odwiedzenia tego miejsca. Zapraszam do powiatu raciborskiego, zapraszam na Zamek Piastowski. Do zobaczenia. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19 oraz Opawska 33, całodobowa, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Dziś to już wszystko. Przy okazji pięknej pogody i spotkań z rodziną i przyjaciółmi nie zapominajcie Państwo o nas, bo już jutro specjalnie dla Państwa najnowsze wydanie wiadomości, na które zapraszam w imieniu Beaty Badury. Ja się z Państwem żegnam. Dziękuję. Do widzenia.